Mam zaszczyt Państwa przywitać i gościć na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku, który w tym roku będzie obchodzić jubileusz 70-lecia swojej działalności. Podpisane mamy umowy z 40 firmami krajowymi, jeśli chodzi o odbywanie praktyk specjalistycznych, z 5 firmami zagranicznymi, gdzie kierujemy również naszych studentów na praktyki zawodowe. Bez udziału Państwa jako przedstawicieli gospodarki narodowej nie byłoby takiego burzliwego rozwoju naszego wydziału. Bardzo liczymy na dalszą współpracę. Mam nadzieję, że pandemia wkrótce nas ominie i zaczniemy normalnie spotykać się, dyskutować nad zmianami programów kształcenia, tak aby przystosować naszych absolwentów jak najbardziej na potrzeby rynku pracy, jak również mówić o wspólnych projektach badawczych, które przyczynią się nie tylko do rozwoju naszego wydziału, ale i Państwa firm. Od blisko 2 semestrów na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku prowadzimy zajęcia ze studentami w formie zdalnej bądź hybrydowej. Zarówno my, nauczyciele akademiccy, jak i nasi studenci dokładamy wszelkich starań, aby utrzymać wysoką jakość kształcenia. Jesteśmy dumni, że pomimo pandemii koronawirusa udało nam się zorganizować kilka spotkań i wykładów z praktykami z firm branżowych. Taki kontakt ze specjalistami jest bardzo ważny dla młodych studentów, którzy dopiero wkraczają w świat inżynierski. Chciałbym przypomnieć, że nasz wydział od wielu lat jest wysoko oceniany przez Polską Komisję Akredytacyjną. Na wydziale kształcimy studentów w nowoczesnych laboratoriach, które zostały stworzone wspólnie z przedsiębiorcami, za co chcieliśmy Państwu bardzo serdecznie podziękować. Studia na tym wydziale dają możliwość poznania nowoczesnych technologii i szerokiej kadry dydaktycznej. Cieszę się, że mogę korzystać z nowoczesnych laboratoriów i pracowni. Połączenie zajęć zdalnych, praktyk i spotkań z przedsiębiorcami otwiera przede mną szerokie horyzonty zawodowe. Nauka i przemysł to zgrany duet i za tę współpracę chcielibyśmy Państwu bardzo serdecznie podziękować i zachęcić do jej kontynuowania. Na naszym wydziale działa bardzo wiele dobrze wyposażonych laboratoriów. Zachęcam Państwa do skorzystania z naszej oferty badawczo-usługowej. Na stronie internetowej powstaje również specjalna sekcja poświęcona badaniom realizowanym przy współpracy z przemysłem. Zapraszamy Państwa do udziału i wspólnego świętowania naszego wspólnego jubileuszu 70-lecia Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku.